Tomek, do Twojego występu w Warszawie na Wielkiej Gali, gdzie stawką będzie głównej walki wieczoru pas Mistrza Świata, zostały już praktycznie tylko godziny. Jakieś nerwy powoli zaczynasz odczuwać? Nie, pierwszy raz odczułam taką potrzebę właśnie wyjścia do ringu. Chcę w końcu zaboksować i chciałbym zobaczyć jak przeciwnik, jak w publiczność, no wszystko. No chcę to poczuć, chcę to przeżyć i nie mogę się doczekać tego. Czyli można powiedzieć, że odczuwasz taki głód boksu po tej ponad półrocznej przerwie? No zdecydowanie była dużo bardziej niż stres. Zawsze tam przed pojedynkami są jakieś różne myśli na temat samego pojedynku, ale teraz to raczej czuję taki sam głód boksowania. Chcę po prostu wyjść do ringu z przeciwnikiem w 10-uncjowych rękawicach, nie w formie sparingu, tylko po prostu wyjść, zaboksować i dać siebie wszystko. Chyba też nie myślałeś, że ta okazja, żeby zastrzec złe wrażenie po tym twoim ostatnim nieudanym występie przeciwko Pasiemu, nadarzy się dopiero pół roku później? No nie, no wtedy to walka z rozpędu. W sumie rywal nie chciał po prostu zainkasować żadnego ciosu, też tam za bardzo się nie otwierał. Mi było ciężko buksować przez to, tam buksowałem z rozpędu po dwóch ciężkich przygotowaniach do dwóch ciężkich walk, z czego jedna była 10-rundowa, a jedna skończyła się przed czasem. Też pojedynek wypadł dużo poniżej oczekiwań. Później byłem cały czas w formie, bo przygotowałem się do występu na gali 15 maja, ale niestety nie zaboksowałem. No i teraz już chcę naprawdę pokazać to, po co trenowałem tyle czasu i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Jakie są najmocniejsze strony twojego sobotniego rywala? No myślę, że zdecydowanie ruchliwość w ringu, bo stosuję dużo balansu, próbuję podejść pod rękami do przeciwnika, tym bardziej do mnie, bo jestem dużo wyższy, będzie na pewno starał się gdzieś podkraść. I w półdystansie potrafi wiązać akcje, czyli przechodzi z ciosów sierpowych w podbródkowe, z podbródkowych w sierpowe. Czyli stanowi takie dodatkowe utrudnienie, bo w półdystansie nie wystarczy obronić się od jednego ciosu sierpowego, bo zaraz może polecieć cios podbródkowy i to będzie wymagało ode mnie większej pracy i koncentracji. No ale jestem na to przygotowany i mam nadzieję, że dobrze pokażę to wszystko w ringu w sobotę. Takim małym utrudnieniem dla ciebie może być fakt, że w twoim narożniku nie będzie Fiodora Łapina. Ma to dla ciebie jakieś w ogóle znaczenie? No przyznam szczerze, że od kiedy jestem zawodowcem, to zawsze w narożniku był ze mną trener Łapin. No niestety wymogi, które są związane z walką wieczoru, nie pozwalają mu stanąć obok trenera Skrzecza w narożniku, ale dużo rozmawiamy, dużo pracowaliśmy nad taktyką. Trener Skrzecz też jest cały czas ze mną, można powiedzieć, w trakcie całych przygotowań. Z trenerem też się bardzo dobrze znamy, więc... Owszem, wolałbym, żeby było ich dwóch, żeby obydwaj byli podczas walki ze mną w ringu, no ale skoro będzie tylko ten Skrzecz, no to muszę po prostu dać siebie jeszcze więcej i pokazać, że mimo braku tego Łapina też jestem w stanie wygrywać.